I ostatnia prezentacja dzisiaj. Mówiliśmy o gorących tematach. To jest jeden z tych gorących tematów. Rzadko kiedy mówimy o biznesie, który dotyczy tak prywatnej sfery na auli. Podobno jest dużo wart i podobno można do niego z sukcesem wdrażać rozwiązania technologiczne. Dowiemy się jakie? Tak, dowiemy się wszystkiego. I ile to kosztuje? Jak najbardziej. I jak to działa? Wszystkiego się dowiemy. Super. W takim razie Jakub Koenig, Lovely. Dzięki. Okej. Wadim, bardzo fajna prezentacja. Żałuję, że jej nie zobaczyłem rok temu, jak zaczynałem właśnie pracę nad Lovely. Ten sam problem przed chwilą miałem, to zamknij. Okej. Sprawdźmy, czy działa. Działa. Okej. Ja nazywam się Jakub, jestem założycielem Lovely i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o tym, o czym mówił Wadim, z tym, że z perspektywy startupu, a dodatkowo osoby, która nie miała wcześniej zielonego pojęcia o produkcji hardware'u. I chciałbym, żebyście z tej prezentacji wyciągnęli dużo, dużo rzeczy, które pozwalają na zrobienie hardware'u tanio. Dlatego właśnie też zapytałem na początku Wadima, ile to kosztuje według niego. Zaraz wam pokażę nasze liczby i chciałbym po prostu pokazać wam, jak rozwiązywaliśmy problemy, żeby dowieść produkt i po drodze nie zbankrutować. Tematem jest hardware i zdrowie seksualne i pokonywanie wyzwań w tej branży. Sama branża jest warta ponad 22 miliardy dolarów, rośnie w tempie 8% rocznie. Jest to branża słaba technologicznie, czyli najwięksi gracze, największym osiągnięciem technologicznym, jakie mają, to włożenie Bluetootha do zabawki erotycznej i zdalna kontrola nad zabawką, co według mnie jest dosyć słabym featurem, ale to jest największe, do czego oni doszli. Może większość ludzi nie wie o tym, że to jest tak dobra i duża branża, dlatego że to jest seks. O seksie ciągle ludzie się wstydzą w niektórych krajach mówić, aczkolwiek jest to normalna branża, w której można dobrze zarobić i która wchodzi teraz coraz bardziej do mainstreamu. Zabawki erotyczne można kupić w Rossmanach, w aptekach, w alejkach z prezerwatywami i tak dalej. Więc to jest w ogóle dobry moment na wejście w tą branżę. Teraz naszą misją jest poprawa jakości życia seksualnego ludzi na całym świecie poprzez technologię w prosty sposób. Dlaczego to jest ważne? Jest to ważne, bo badania mówią, że ponad 40% par ma jakiś problem związany z satysfakcją seksualną. I to wynika z wielu różnych czynników. Kolejne badanie mówi, że jest to ponad 120 różnych czynników, które mają wpływ na satysfakcję seksualną. Do tego są stereotypy o seksie, które wywodzą się na przykład z pornografii, które nie mają zupełnie nic wspólnego z tym, jak człowiek się kocha. A ludzie, zwłaszcza mężczyźni, się tym kierują, bo nie mają innych wzorców, nie ma edukacji seksualnej. Szkoły wstydzą się o tym mówić, rodzice wstydzą się o tym mówić. W związku jest czasami słaba komunikacja pomiędzy partnerami. Mężczyzna myśli, że wie, co robi. Kobieta myśli, że wie, co robi. Czasami nie zawsze wiedzą, co robią, ale nie powiedzą sobie tego nawzajem, bo nie chcą się urazić. Szukanie pomocy w problemach jest zawsze ostatecznością, zwłaszcza dla mężczyzn, bo się wstydzą, bo ponieważ jest stereotyp tego, że facet powinien być macho i robić wszystko super, to jeśli facet nie wie, co robi i ma jakiś faktycznie problem, to nie pójdzie do lekarza, nie pójdzie po pomoc, bo się wstydzi. Więc wokół całej sfery jest masa problemów i Lovely właśnie ma być urządzeniem, które w prosty sposób to wszystko rozwiązuje. To jest sam produkt. Produkt składa się z trzech rzeczy. Pierwsza to jest ten niebieski pierścień silikonowy, który w środku ma kilka sensorów, żyroskop, akcelerometr, ma właśnie moduł Bluetooth precertyfikowany. Do tego jest ładowarka indukcyjna, czyli po prostu kładziemy sobie urządzenie na ładowarce, ono jest ładowane, dzięki temu cały pierścień jest wodoodporny, nie trzeba tam wymieniać baterii, wpinać nic i tak dalej. I trzeci element to jest aplikacja. W aplikacji są porady, które stworzyliśmy we współpracy z trzema seksuologami i te porady są dobierane na zasadzie takiej, że Lovely mierzy sobie ruch podczas stosunku, potem jest synchronizowane z apką, para w apce daje nam swój feedback i pragnienia i my na tej podstawie dobieramy im poradę. Te porady są spersonalizowane, dosyć proste i wymagają też od pary komunikacji, czyli para musi na przykład zdecydować,
spróbujmy tego lub tego. Jest to robione po to, żeby ich zachęcić do rozmowy, bo tak naprawdę tylko i wyłącznie dany człowiek wie, czego chce w łóżku. My nie jesteśmy tego w stanie w 100% stwierdzić. Możemy ich nakierować w jakimś kierunku i to staramy się robić. Dlatego właśnie współpracujemy z seksuologami, po to, żeby te wszystkie dane, porady były sensowne. Fajne jest też to, że ta komunikacja, którą zapewnia Lovely, jest na czasie, czyli coraz więcej ludzi komunikuje się przez smartfony i tak dalej. To wszystko idzie w tym kierunku. I człowiekowi dużo prościej jest skorzystać z apki, niż pójść na terapię, przeczytać książkę, jakiś artykuł i się doszkolić. Dużo prościej jest to zrobić przez apkę. I do tego idziemy też w kierunku telemedycyny, czyli niektórzy z seksologów, z którymi współpracujemy, będą dostępni 24 godziny na dobę przez aplikację. Para będzie sobie mogła pogadać z nimi. Oczywiście to będzie monetyzowane i tak dalej, ale to nie jest tematem. I teraz chciałem wam opowiedzieć o tym, o czym trochę mówił Wadim, czyli jaka jest droga do rozwiązania i droga do tego produktu. I teraz tak, tutaj mamy software. Czyli software, czego wymaga software? Trochę kodu, który kod jest dosyć tani, można napisać w kilka dni. Jakiś UI, UX, dystrybucja jest tania, czyli wrzucamy to do App Store'a, robimy coś w SaaS-ie i jest OK. Można szybko iterować, czyli szybko wprowadzać zmiany. Bugi można też szybko po prostu zrobić update softu i jest wszystko OK. I dochód jest natychmiastowy, czyli jeśli ktoś kupuje produkt, od razu dostajesz kasę. Masz duże marże, bo dystrybuujesz to albo przez SaaS, czyli wszystko trafia do ciebie, albo przez App Store czy Google Play, czyli oddajesz tam 30% dochodu do firmy. To jest jedna rzecz, którą musieliśmy zrobić. Druga rzecz to hardware, czyli to, co już jest dużo cięższe. Produkcja jest droga, trwa około roku. Design jest niezmienialny, czyli jeśli się walniemy gdzieś w projektowaniu bądź w produkcji, to jest po nas, jeśli jesteśmy startupem, bo już nam nie starczy na to, żeby to zrobić drugi raz, nie starczy kasy. Droga dystrybucyjna jest bardzo skomplikowana, bo robimy to najpierw w Chinach, musimy to przetransportować do magazynów, trzeba mieć magazyny. Więc jest koszt transportu, magazynów, cła, VAT-u, czyli na wjeździe do Unii Europejskiej płacimy 23% wartości towaru. Musimy to zapłacić z góry, to jest kolejny koszt. Do tego są partnerzy, czyli na przykład właśnie sklepy, które trzeba dać marżę, płacą po 30-40 dniach, więc cash flow tutaj, tak jak mówiłeś, to jest najgorsza rzecz, nienawidzę tego, ale okej. Iteracje są bardzo wolne i kosztowne, czyli jeśli chcemy poprawić produkt, musimy zazwyczaj zmieniać właśnie formy wtryskowe. Jest to kosztowne, wolne, jest tutaj dużo niepewności, trzeba wszystko testować. Jest to bardzo ciężkie. Dalej mamy wolny dochód i niskie marże, to już wynika właśnie z tych partnerów. Jest certyfikacja. Nam się udało zrobić certyfikację za $5000, także nie było to taki duży koszt, ale to jest coś, czego przy software'ze nie ma w ogóle. Do tego są patenty. Patent nas też kosztował mniej niż wspominałeś, bo zrobiliśmy patent za $3000 u byłego urzędnika patentowego Stanów Zjednoczonych, który dodatkowo jest inżynierem, więc zrobił to świetnie. Do tego na przykład, żeby współpracować z sklepami takimi jak Target, Best Buy czy Brookstone, trzeba mieć wykupione ubezpieczenie produktowe, które kosztuje kilkanaście tysięcy dolarów rocznie. Bo inaczej w ogóle nie będą z tobą gadać. No i do tego są opłaty sklepowe, czyli jak chcesz mieć fajne miejsce na półce, zapłać. I do tego działamy w branży erotycznej, więc mamy kolejne utrudnienia. Mamy bana na Facebook Ads i na Google Display Network, bo to jest seks, więc nie. Mamy ban na niektóre sieci handlowe. Best Buy, nie, bo nie. Byliśmy na spotkaniu z Best Buyem, produkt im się podobał, ale zarząd mówi, że nie, no to nie. Częściowy ban na kapitał, czyli niektórzy VC mówią, chłopaki, świetny pomysł, fajne wyniki, ale niebo seks. Okej. Do tego NCBR powiedział niebo seks. Do tego niektóre kraje też nie chcą w ogóle zabawek erotycznych. Bliski Wschód całkowicie odpada, Tajlandia, częściowo Indie, więc jest też trochę mniejszy rynek. I też jest częściowy ban na niektóre narzędzia. Mailchimp na przykład musieliśmy się prosić Mailchimpa, żeby nas wziął. Jeśli masz coś bardziej związanego z erotyką niż zabawki, to tak samo odpadają ci serwery, płatności, banki, ale tutaj akurat nie mieliśmy problemu. Więc w sumie to jest coś, z czym się zmierzyliśmy na samym początku. A żeby było śmieszniej, to my nie mieliśmy w ogóle o tym pojęcia. Mieliśmy na to 9 miesięcy, 600 tysięcy złotych, niecałe, bo to było $150,000 inwestycji, jaką dostaliśmy. Robiliśmy to w 2 osoby, no i bez doświadczenia. Od razu zdradzę, że nam się udało. Dowieźliśmy produkt, który działał. Jest sprzedawany, sprzedaliśmy tego ponad 1000 sztuk, więc nam się udało. A teraz opowiem o tym, jak. Do tej pory sam nie wiem tak naprawdę. Ale pierwsze, co zrobiłem, to jak już wiedziałem, że to robimy, zacząłem po prostu dzwonić po fabrykach. Bo
No, od kogoś się musiałem dowiedzieć, jak to się robi. I po prostu zacząłem dzwonić po fabrykach, umawiać się na spotkania, mówić, co chcę zrobić, jeździć do tych ludzi, pokazywać im próbki zabawek erotycznych. I wyglądało to tak, że patrzyli na mnie jak na debila, bo początkowo zadawałem bardzo głupie pytania. Dawałem im, starsi panowie poważni, siadamy w sali konferencyjnej, kawka, herbatka, wyciągam na stół zabawki erotyczne, wszyscy się śmieją, ale biorą to do rąk, patrzą i mówią, kurczę, wie pan co, ale my nie wiemy, jak uzyskać taką jakość silikonu. Byłem w około 16 fabrykach po całej Europie. W żadnej z tych fabryk nie udało mi się uzyskać takiej jakości silikonu, jaką cechuje się najlepsze zabawki erotyczne. Co się okazało, dopiero Chińczycy wiedzieli, jak to zrobić, dlatego, bo 80% zabawek erotycznych jest robione w Chinach. A jak się spotkałem z Chińczykiem, on wziął próbkę do mnie do ręki i w 5 minut mi powiedział wszystko, co potrzebowałem wiedzieć i czego nie mogłem inaczej znaleźć. Więc Chiny są tak naprawdę lepsze niż. No, miałem partnera, który mnie to wszystko tłumaczył, ale o tym też opowiem. Także na początku trzeba po prostu udawać trochę, że się wie, o czym mówi, jak się nie wie, i szukać wiedzy. Ponadto 80% wiedzy jest w internecie. Mimo, że z produkcją hardware'u już nie jest tak prosto, bo ta wiedza jest bardzo specjalistyczna i człowiek też nie wie, czego szukać, bo gdybyście chcieli wygooglować, jak zrobić zabawkę erotyczną, nie znajdziecie nic. A jakie są techniki produkcji zabawek erotycznych, jakie są techniki produkcji silikonu? Nie mam pojęcia, nie wiedziałem, jak to w ogóle wszystko wygląda. Musiałem przejść przez cały YouTube, ale w końcu poznajdywałem filmy, jakieś szkolenia i trochę się dowiedziałem, więc zawsze warto poszukać tego w internecie. Wiele rzeczy można znaleźć, niektóre tematy są cięższe, niektóre lepsze, ale nawet tak skomplikowany temat jak obróbka silikonu na poziomie masowej produkcji, jest to na YouTubie, tylko trzeba poszukać i wiedzieć, jakich potem fraz szukać. Co jest bardzo ważne, jak masz tylko 9 miesięcy, mało kasy i do tego nie wiesz, co robisz, musisz się bardzo dobrze skupić na tym, co chcesz zrobić i nie zmieniać nic po drodze. Bo jeśli, tak jak Wadim wspominał, jeśli cokolwiek zmienisz, gdzieś już im dalej jesteś im dalej po prostu na drodze, tym więcej rzeczy musisz zmienić. A wszystko w hardware'ze jest bardzo ciężko zmieniać. Także my na początku po prostu założyliśmy sobie kilka szczegółowych rzeczy, które produkt musi robić. Zdecydowaliśmy, że to jest tylko to, co ten produkt będzie robił i nie zmienialiśmy nic, nie dodawaliśmy żadnych nowych feature'ów. Po prostu byliśmy mega skupieni na tym, co chcemy zrobić, bo i tak mieliśmy ciężki biznes. Co było bardzo ważne, to my chcieliśmy z Lovely wychodzić do mainstreamu. Nie chcieliśmy się chować po sex shopach, tylko chcieliśmy zrobić produkt, który można postawić koło iPhone'a w Apple Store'ach. Więc tutaj było bardzo ważne pozycjonowanie marki, no i budowanie wizerunku. Dlatego całość wygląda, no jak można powiedzieć, jak produkt Apple'a. Gdy robiliśmy testy z pudełkiem, ludzie mówili nam, że przypomina im unboxing Apple'a i tak dalej. I też zaczęliśmy gadać z partnerami, którzy nie są sex shopami, tylko są normalnymi mainstreamowymi sieciami sklepów. I do tej pory udało nam się załatwić deale z wieloma. Te na dole to są takie najlepsze przykłady. Target to jest 6500 sklepów w USA. Oni mają mało zabawek erotycznych. Na razie wchodzimy z nimi do sprzedaży online. I tak samo w Brookstone, to jest sieć 300 sklepów, też online. Oni mają w ofercie może 15 zabawek erotycznych. To są tylko top of the line i Lovely jest wśród nich. Więc jak mamy takich partnerów, to dużo prościej jest nam wchodzić do sklepów, które są fajne. Więc bardzo ważne było pozycjonowanie marki. Gadamy właśnie z MediaMarktem w Niemczech, który zaczął sprzedawać zabawki erotyczne kilka miesięcy temu, dlatego, bo zobaczyli, że to jest duża, duża branża, która rośnie i ludzie tak naprawdę nie mają z tym problemu większego. Do tego jest FAB, to jest jeden z większych e-commerce'ów dla designerskich przedmiotów w USA. Też tam sprzedajemy i Citrus to jest 47 sklepów na Ukrainie, które są, to jest coś jak MediaMarkt, tylko trochę mniejsze. No i Lovely też tam jest. Także ważne jest pozycjonowanie produktu i to, że jeśli chcesz obracać się w dobrych markach, musisz tylko z takimi gadać, bo jak twój produkt pojawi się w jakichś gorszych sklepach, no to już nigdy nie będziesz z tobą chciał gadać. Co było bardzo ważne, tak jak mówiłem, my nie mieliśmy pojęcia o produkcji masowej, więc załatwiliśmy sobie coś takiego jak contract manufacturer, czyli to jest firma, która ma w Chinach sieć project managerów, którzy wiedzą, jak zrobić wszystko. A jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, to oni zrobią nawet UFO, tylko trzeba po prostu mieć dużo kasy i dużo czasu. I my nawiązaliśmy współpracę z taką firmą,
To jest firma amerykańska, która zatrudnia po prostu w Shenzhen około 50 Chińczyków. To są inżynierowie, project managerowie i tak dalej, ludzie od kontroli jakości. I dzięki temu, że my mieliśmy takiego przedstawiciela tam, nie musieliśmy gadać z 5 fabrykami, bo nasz produkt jest zrobiony w sumie w 5 fabrykach. I do tego 2 z tych fabryk nie mają ani jednego człowieka, który mówi po angielsku. Czyli fabryka silikonu i form, form wtryskowych do części plastikowych. Tam w ogóle nikt nie gada po angielsku, więc gdybyśmy nie mieli takiej firmy, nie mieli przedstawiciela, to w ogóle byśmy nie mogli z nimi gadać. Także to jest bardzo ważne. Taka firma bierze zazwyczaj kilka procent wartości produkcji. Czyli załóżmy, że jeśli wartość produkcji wynosi 100 tysięcy dolarów, oni biorą około 5 do 10%. Zależy, jak się wynegocjuje kontrakt. My każdy kontrakt negocjowaliśmy okropnie. Nikt nas już nie lubi, ale na przykład formy wtryskowe zapłaciliśmy jedynie 15 tysięcy dolarów za formy wtryskowe do silikonu i do ładowarki. A Wadim wspominał o kosztach 30-40 tysięcy za jedną. My za 2 zapłaciliśmy 15. To są formy robione z porządnej stali, starczają na 450 tysięcy wtrysków. Także bardzo ważna jest też negocjacja. Każdy kontrakt był negocjowany kilka tygodni, ale zmieściliśmy się dzięki temu w budżecie. Bardzo ważne jest i było i jest wsparcie naszego inwestora, to jest hardware'owy inwestor Arklay Seed Fund z Warszawy. Oni inwestują tylko w spółki hardware'owe i dzięki temu są w stanie zapewnić wsparcie. Zabrali nas do San Francisco, zabrali nas na przykład na konferencję, którą organizowali wspólnie z Indiegogo, gdzie pitchowaliśmy, mieliśmy stoisko i do tego na przykład zabrali też nas do Rackspace, w ogóle zrobili nam intro do tego contract manufacturer, czyli bardzo nam pomagali. Bez nich wielu rzeczy po prostu byśmy nie zrobili. I zrobiliśmy sobie też akcelerację hardware'ową z Huxem. Hux to jest akcelerator, który należy do najbardziej aktywnego VC hardware'owego na świecie, SOSV Ventures. Byliśmy przez 2 miesiące w San Francisco. Przez 1 miesiąc uczyli nas, jak sprzedawać hardware, a przez kolejny miesiąc mieliśmy spotkania z Walmartem, Best Buyem, Targetem, do tego świetny network. I oni po prostu pomogli nam sprzedać Lovely. Mieliśmy już gotowy produkt w miarę, było już sprzedane 1000 sztuk, zrobiliśmy aktualizację firmware'u, aktualizację aplikacji na podstawie danych, które pobraliśmy od użytkowników i zaczęliśmy po prostu skalować sprzedaż. I oni nam w tym pomogli. No i też sam network takiego inwestora, takiego akceleratora jest niesamowity. Oni mają biuro w Shenzhen, gdzie cały czas siedzą startupy, siedzą inżynierowie, mają biuro w San Francisco, więc to wszystko się zazębia. I też bez nich nie mielibyśmy takich partnerów, jakich przed chwilą pokazywałem. Do tego, co jest bardzo ważne, nas była 2, więc każdy z nas musiał być one man army. Mój wspólnik zajmował się hardware'em i firmware'em, a ja zajmowałem się wszystkim innym. Także to jest dużo pracy, trzeba się mocno eksploatować, ale jeśli to wszystko, o czym mówiłem, się zrobi, jest szansa na sukces, nawet jak się o tym nie ma więcej, nawet jak się o tym nie ma za dużo pojęcia. To jest tyle. Podaję do siebie kontakt, gdyby ktoś miał jakieś pytania to można mnie śmiało pytać, chętnie pomogę, bo popełniliśmy dużo problemów i fajnie by było, gdyby ktoś już nie popełniał tych problemów. I do tego jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że w tym momencie na platformie crowdway.pl można w nas zainwestować. Zbieramy 1 640 000 zł na dalszy rozwój i każdy Polak może zainwestować od kwoty 2 000 zł w górę. Deadline jest do 2 listopada. Dzięki. Mówiłam, że gorący temat. Ja mam pytanie, dlaczego używacie Crowdway, a nie Kickstartera czy Indiegogo? Kickstarter się wypiął, powiedział, że nie w ogóle, a Indiegogo, gadaliśmy z nimi, ale koszta u nich były dużo większe, bo to jest crowdfunding udziałowy, to nie jest taki crowdfunding zwykły, tylko po prostu możesz nabyć akcje w naszej spółce. Mogliśmy to zrobić przez Indiegogo, ale to jest Ameryka i wiadomo, stawki były amerykańskie. Okay. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Jak uzyskaliście tak niskie koszty patentu? Mhm. Czy to jest patent na cały świat, czy tylko na Stany Zjednoczone? To jest patent tylko i wyłącznie na Stany Zjednoczone. Okay. Tak. To tłumaczę. Dzięki. Mhm. Widziałem, że jesteście w Fabie. Fajnie. Pasujecie tam. Natomiast czy to byli pierwsi, którzy byli takim triggerem dla kolejnych, czy inaczej to użyliście?
Nie, w Fabie, do Fabu weszliśmy niedawno. Pierwsi na współpracę zgodzili się w Brookstonie i do każdej potem późniejszej marki, do której uderzaliśmy, mówiliśmy hej, ale Brookstone już nas chce, więc nie wstydźcie się, nie? No i to naprawdę pomaga. Okej, okay, też mam drugie pytanie, Amazon. Też, czy jeszcze nie? Zaczęliśmy działać, aczkolwiek mamy bana na marketing Amazona. Nie możemy w ogóle wykupować reklam na Amazonie, bo zabawki erotyczne tego nie mogą robić. I żeby budować sprzedaż na Amazonie, jeśli jesteś zabawką erotyczną, musisz robić się SEO, wykorzystywać AdWordsy. Jest to kosztowne, upierdliwe. A więc no, jesteśmy, ale nie robimy tam za wiele, bo po prostu nie ogarniamy jeszcze. Jest nas za mało, jest nas dwójka. Skupiamy się właśnie na dużych partnerach, bo jak wejdziemy do dużej sieci sklepów, no to oni od nas wezmą tego więcej. A na Amazonie każdy produkt, każdą sztukę musimy sprzedać własnoręcznie praktycznie. Okej, no to tylko przychodzi mi do głowy, może obejdźcie to i pokazujcie, że to jest jakieś urządzenie treningowe. Robią tak, tylko że potem banują, jak to złapią, to banują całe konto. Jest ciężko tutaj, ale damy radę. Jeszcze pytania? Okej, okay, Olek Schulz. Mówisz, że jest was dwóch. Plany rozwoju zespołu? Jasne. Możesz coś więcej powiedzieć o tym? Tak, tak. Znaczy ja mówię, że jest nas dwóch, ale też o tym, jak Wadim wspominał, zatrudniamy ludzi na kontraktach, czyli cały design 3D i aplikację robiła dla nas firma Worm z Krakowa, którzy ogarniają takie produkty. A plany na rozwój, chcemy zatrudnić na razie 3 osoby. Pierwsza osoba to jest iOS-owiec, żeby szybciej iterować aplikacje, bo na razie podzlecamy to Wormowi, trwa to dłużej, komunikacja jest gorsza, więc będziemy szybciej udoskonalać aplikacje. Android będzie przepisywany z iOS-a przez Worma, żeby nie budować kosztów zespołu. Drugą osobą będzie seksuolog, po to, żeby dane, które do nas spływają i porady, które udzielamy, były jeszcze lepsze, żeby było jeszcze więcej value dla ludzi. I trzecią osobą jest marketingowiec, po to, żeby budować sprzedaż przez naszą stronę online i wspierać naszych partnerów, bo to, że się wstawi produkt do targetu, to jest jedno, ale ten produkt potem trzeba sprzedać, bo jak oni wezmą tego 10 tysięcy i to się nie sprzeda po pół roku, to towar wraca. Jest się trochę w kropce, więc marketingowiec będzie po prostu robił szum wokół Lovely na tych rynkach, na których nam zależy. No i dalsze plany na rozwój to jest budowanie sprzedaży i udoskonalenie produktu oraz wydanie drugiego produktu, który będzie tańszy. Lovely w tym momencie kosztuje $169. Chcemy zrobić prostszą zabawkę, która będzie kosztowała około 70 i ją już będziemy mogli w Stanach wstawić właśnie do tych sklepów na alejki z prezerwatywami i to wtedy już wchodzimy na potężne ilości, co nas interesuje, no bo wiadomo, skala jest ważna. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o porady, których udzielacie przez aplikację. Na ile one są, powiedziałbym, takie mechaniczne, a na ile takie gdzieś tam mentalne, wspierane przez seksuologów i w ogóle taką bardziej sferę psychologiczną? Jasne, to jest fajne pytanie. Porady działają w ten sposób, że para sobie wybiera na przykład, czego chce spróbować. Załóżmy, że para chce uprawiać bardziej namiętny seks. I my jesteśmy w stanie doradzić im na przykład różne pozycje, bądź podpowiedzieć, jak na przykład urozmaicić grę wstępną, żeby było ciekawiej. I tak jak mówiłem, nie staramy się znaleźć idealnej porady, tylko dajemy im kilka opcji, żeby oni sobie mogli przegadać i wybrać. I w zależności od tego, co para nam w aplikacji powie, to co ich interesuje, my im staramy się po prostu poddać inspiracje. No i wszystkie te inspiracje właśnie są robione przez seksuologów, którzy normalnie prowadzą. Przeprowadzili tam setki par i pomagają im po prostu w uzyskaniu tam większej satysfakcji z spożycia. I tak to działa. Tak samo jest na przykład, jeśli ktoś chce się kochać dłużej, jest na to mnóstwo technik na wydłużenie stosunku. I dotyczy to każdej sfery, każdego kąta, tak jakby seksualności. Każdy jest inny, każdy ma inne pragnienia. My co jakiś czas dodajemy nowe porady, nowe kategorie, po to, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I tak to działa. To
Ja tylko ciąg dalszy. Czy to jest tak, że te wasze porady są spersonalizowane, czy właśnie macie algorytm, który jakby jest udział? Tak. Dobiera to algorytm i algorytm bierze pod uwagę dwie rzeczy, czyli dane z sensorów i to, co para nam mówi w aplikacji. I po prostu porady są zakodowane w apce i w zależności od tego, co algorytm, który został stworzony właśnie z seksuologami, uważa, no to jest serwowana ta porada. Czyli gorącej linii z seksuologiem nie ma? Jeszcze nie, ale będzie. Tak, ja jeszcze mam tylko krótkie pytanie o tej platformie crowdway.pl, bo właśnie sprawdzam i no, aż dziwi się, że w Polsce jest taki projekt, na którym tyle pieniędzy można pozyskać. W jaki sposób to działa? Crowdway działa tak, że przede wszystkim mają bardzo mocny proces weryfikacji. Z tego, co mi mówili, na 100 spółek biorą jedną. Maglowali nas parę miesięcy. Musieliśmy się do naga rozebrać, jeśli chodzi o finanse, o wszystko. Więc wszystko jest, w ogóle wszystko jest też dostępne na stronie. Jeśli się pobierze nasze memorandum inwestycyjne, to można zobaczyć nasze finanse, dochody, dosłownie wszystko, plany na rozwój. Mam nadzieję, że nasza konkurencja tego nie widzi. No ale musieliśmy to tak zrobić. I jak oni działają? Oni działają tak, że mają dostęp też do siatki inwestorów. I to nie jest tylko tak, że te pieniądze to jest zbierane przez crowd, czyli przez każdego tam Polaka, który chce zainwestować, ale mają też dostęp do siatki inwestorów, która po prostu inwestuje w te produkty, bo wiedzą, że produkty są sprawdzone. I do tej pory każda emisja na Crowdway już się zakończyła sukcesem dzięki temu. A myślimy, że Lovi też będzie takim przypadkiem. I to jest fajny dodatek do crowdfundingu, czyli ta jakby grupa inwestorów, która też uczestniczy w tym portalu. Okej, ale tam określacie, ile na przykład udziału oddajecie za swoje 1,5 miliona? Tak, my oddajemy 11,25% udziałów, czyli wycena na ten moment to jest 4 miliony dolarów. Okej. Czy jeszcze pytania? To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo twoja prezentacja to jest taka historia sukcesu, ale na koniec powiedziałeś, że popełniliście wiele błędów i mieli na podcaście wiele problemów, co jest jakby naturalne, ale nie mówiłeś o nich. Jakbyś miał tak wymienić szybko 3 takie top błędy, których nikomu nie życzysz i które chciałbyś właśnie, żeby uniknąć, to co jasne, by to było? Jasne, to na początku na pewno to, że bałem się Chin. Bałem się Chin z tego powodu, bo jest takie mniemanie, że jak się coś robi w Chinach, to zaraz to skopiują i w ogóle kaplica. To jest nieprawda. Chińczycy zaczynają kopiować dopiero produkty, które odnoszą duży sukces. Bo jeśli nie sprzedaje się czegoś w milionach, to Chińczykom się nie chce tego kopiować, bo nie ma po co. Więc trzeba dopiero zacząć naprawdę mieszać na rynku, żeby to skopiowali. I bałem się jakości, że jakość będzie słaba, a okazało się zupełnie na odwrót. Oni naprawdę wiedzą, co robią, bo tam jest no, produkowane praktycznie wszystko. Więc to, że się bałem Chin, to był błąd. Co było drugim błędem? Na przykład to, że przez to, że tak bardzo się spieszyliśmy, nie mogliśmy zoptymalizować naszych kosztów. I na ten moment ja wiem, że możemy oszczędzić na produkcji jeszcze 40% kosztu, ale musieliśmy to wyprodukować drożej, bo mieliśmy od inwestora deadline po prostu na 9 miesięcy. Gdybyśmy tego nie zrobili w 9 miesięcy, to zabraliby nam część udziałów. No więc my stwierdziliśmy, że zrobimy w 9 miesięcy, ale nie mieliśmy czasu na zoptymalizowanie kosztów. No i przez to produkcja była droższa, więc teraz już bym się nigdy nie zgodził przyjąć od inwestora jakiegoś deadline'u w stylu musicie to zrobić w tak szybkim czasie, w tak krótkim czasie. Już wtedy wiedziałem, że to jest krótki czas, ale stwierdziłem, że no, muszę się zgodzić, bo dają kasę. Więc na coś takiego, żebym się nie zgodził, bo po prostu przez to teraz mamy wyższe koszta niż powinniśmy, chociaż już czwarta seria produktu będzie właśnie tańsza. Trzeci błąd. Trzecim błędem było to, że chcieliśmy zrobić bardzo ładny produkt. Zrobiliśmy taki. I to jest błąd i niebłąd. W każdym razie chodzi o to, że przez to, że na przykład Lovi występuje w kolorach jasnozielonym i różowym, a stacja dokująca jest z polerowanego na wysoki połysk białego plastiku, mamy dosyć dużą skalę odrzuceń, bo w fabrykach nie jest idealnie czysto, a czasami dostają się drobinki do materiału. I na przykład stacje dokujące mają czarne kropki i po prostu to trzeba odrzucać, bo nie będziemy wysyłać do klientów produktów, które nie są idealne i przez to, że to jest białe, mamy dużo stacji idzie do kosza. Gdybyśmy zrobili czarną stację, nie byłoby w ogóle problemu. I dlatego większość zabawek erotycznych ma dużo ciemniejsze kolory, bo na tym nie widać skaz i ładowarki są zazwyczaj czarne. Także takie trzy rzeczy. Chcieliście być jak Apple.
Proszę? Chcieliście być jak Apple. Tak, dokładnie. Także Jakub Kłanik-Lawdy, dziękujemy bardzo. Dzięki. Ja dziękuję wam jeszcze raz za to, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że fajnie spędziliście czas, dużo ciekawych informacji. Zapraszamy za miesiąc, śledźcie naszą stronę. Aula Polska będzie się odbywała w tym sezonie pewnie raz w miesiącu, także trochę rzadziej, ale mam nadzieję, że w tym sposobem też chętniej przyjdziecie do nas i stęsknicie się za następnym spotkaniem. Dziękuję jeszcze raz i miłego wieczoru. Dzięki. Ups.